Witam, przedstawiam rower Rose Ground Control 3 w kolorze matte grey i rozmiarze L. Rower zamówiłem prosto ze strony producenta i przyszedł w największym pudle, jakie w życiu widziałem. Karton jest gigantyczny i ma 2 metry długości. Posiada pokrętła do otwierania, a środkowe z nich jest dodatkowo zabezpieczone plombą. Jeśli film Ci się podoba i uznasz go za użyteczny, będę wdzięczny za lajka i subskrypcję, to bardzo pomaga w rozwoju kanału. Duży rozmiar kartonu ma swoje plusy i minusy. Zaletą jest to, że rower był właściwie gotowy do jazdy. Regulacji wymagał tylko kokpit i trzeba było dokręcić pedały, których nie ma w zestawie. Wada to to, że gdybym chciał go zatrzymać, żeby na przykład odesłać rower na gwarancję, której nawiasem mówiąc jest 6 lat na ramę, to zajmuje on mnóstwo miejsca. Sam rower był dobrze poskładany i niektóre części były nawet zbyt mocno smarowane, czyli w czasach, gdy widzi się rowery lepszych marek po 15, 20, 30 tysięcy, które przychodzą suche jak wiór, źle poskręcane i niewyregulowane, Rose wypada naprawdę dobrze. Co do samej jakości wykonania ramy, nie mam się do czego przyczepić. Nie znalazłem żadnych niedoskonałości na matowym lakierze, a miejsca, które powinny być zabezpieczone, są czyste i równe. Spoiny tak samo. Wszystkie śruby były dobrze dokręcone i zawieszenie chodziło płynnie. Malutki minusik daje tylko za odklejającą się odsłonę część steja, kierownicę, która była delikatnie porysowana od nowości, opiłki w rurze sterowej, które gdyby dostały się do środka amora, mogłyby wyrządzić duże szkody. I zaciśnięty pancerz od dropera, przez który sztyca zamulała. Ogólnie uważam jednak, że rower jest przygotowany całkiem dobrze. Oczywiście zawiecha wymagała serwisu zerowego, ale nie była kompletnie sucha. A teraz czas na resztę komponentów i tu Rose bije na głowę całą swoją istniejącą konkurencję. Moim zdaniem pod tym względem to najlepszy rower Down Country Trail, jaki można obecnie kupić poniżej 10 tysięcy. Posiada skok 120 na 120 i geometrię bardzo zbliżoną do Specialized Epica Evo. Różni go tylko materiał ramy, klasyczne zawieszenie Horsta zamiast Flexteja i parę milimetrów tu i tam. Napęd 1x12 to miks grup Shimano XT i SLX i nawet tu, w odróżnieniu od innych firm, Rose nie oszczędzało i support to XT, a łańcuch to SLX. Sztyca z regulowanym skokiem w zakresie 150-180 i ta gigantyczna manetka z dźwignią pokrytą papierem ściernym to produkt E13. Kokpit to może nie najpiękniejszy i najlżejszy, ale markowy Reverse. Rose użyło też hamulców Formuła Cura połączonych z dwoma tarczami 180 mm, a koła to najnowsze DTX-M 1700 z ulepszoną generacją Piast 350 z 36-ząbkowym ratchetem i spawanymi obręczami o szerokości wewnętrznej 30 mm, które toczą się na oponach Maxxis Forecaster. Ale najlepsze jest zawieszenie. Damper to RockShox Deluxe Select Plus, a z przodu znajduje się najnowszy Pike, również Select Plus, z tłumikiem Charger 3, czyli tym samym, co najdroższa wersja Ultimate. Więc w rowerze, który kosztuje około 9000 zł, są koła za 2,5, amortyzator za 3 i osprzęt za około 2000. A to wszystko z pedałami i dętkami waży 14,5 kg. Seryjna specyfikacja jest w sumie tak dobra, że mógłbym już nic nie zmieniać, ale nie byłbym sobą, gdybym go tak zostawił. Więc zamontowałem sprawdzone hamulce SLX 7100, dzięki czemu mogłem do nich podpiąć manetkę sztycy XTR-a. Wymieniłem ciężki kokpit Reversa na miks Hope'a i kierownicy Ergotec o wzniosie 70 mm oraz chwytów Ergona. Założyłem customowe koła DT na piastach Industry 9 ze sprawdzonymi i szybkimi oponami Vittoria Mescal TNT oraz zmieniłem kasetę na mniejszą z przerzutką ze średnim wózkiem. Dzięki czemu rower waży teraz niecałe 14 kg. Zastanawiam się jeszcze, czy nie zamontować Sida Ultimate i uciąć jeszcze pół kilograma, no chyba, że się skuszę na dużo lżejszego, nowego Epica 8 ze schowkiem w ramię, co mi się zawsze marzyło.
Dzięki za obejrzenie. Jeśli masz jakieś pytania lub coś do dodania, pisz śmiało w komentarzach. Cześć!